Czy Szymon powiedział komuś, że podejdzie do mnie na Rajskim Rozdaniu? Nie. Czy Szymon mówił komuś, że podejdzie do mnie na Rajskim Rozdaniu? Nie. Czy Łucja mówiła komukolwiek, że chce stworzyć ze mną parę na dłużej niż tylko jedno Rajskie Rozdanie? Nie. Czy Roch mówił komuś o tym, że chce zbudować ze mną parę, zanim sama mu wczoraj o tym powiedziałam? Nie. Czy ktoś z uczestników Hotelu Paradise w rozmowie stwierdził, że mogę być nieszczery? Nie. Czy Kornelia powiedziała komuś w rozmowie, w której ja nie uczestniczyłem, że mogłaby wybrać kogoś innego na Rajskim Rozdaniu niż ja? Tak. Wiem, że z nim stworzę tylko i wyłącznie relację koleżeńską. Ty mi się spodobałeś, no to na ciebie ja bym na przykład mogła zmienić, no bo wiesz, o co chodzi. Z zasady rajska wyrocznia pomaga podjąć decyzję podczas Rajskiego Rozdania. Tym razem mam wrażenie, że skomplikowało wszystko jeszcze bardziej. Jak twoje? No nie jestem zadowolona z tego pytania w ogóle. Z pytania czy z odpowiedzi? Z odpowiedzi. Nie, z pytania jestem. Wychodzi na to, że gdybym ja mu nie zaproponowała po prostu wyjścia z jego niewygodnej relacji, to on nawet nie zastanowił się nad tym, żeby zacząć relację ze mną. Więc to przykre.